Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Co to są za spotkania, przepraszam? Spotkania te mają temat, gdzie są związane z szerzeniem Królestwa Bożego przez pieniądze. I ich celem jest najpierw wyselekcjonowanie, a potem rozwinięcie grupy ludzi, która będzie zdecydowana na to, aby poprzez pieniądze szerzyć Królestwo Boże. Żeby przez pieniądze szerzyć Królestwo Boże, trzeba mieć pieniądze. To na początku bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o te spotkanie. To jest taki sens. Trzeba mieć pieniądze. Bez pieniędzy nie będzie się przeżyło pieniędzmi Królestwa Bożego. Bardzo głębokie to jest, co ja powiedziałem teraz. Ja czasami będę się pojawiał na tych spotkaniach. W większości przypadków będzie je prowadziła Basia. I nie wiem, jaka grupka ludzi z nas zostanie, która jest tutaj, która będzie decydowała się na to, żeby się w to angażować. Ponieważ zależy mi bardzo na tym, aby ludzie, którzy się zdecydują na to, to byli ludzie, którym będzie chodziło o praktykowanie tego zjawiska, a nie o posiadanie wiedzy na ten temat. Bo jeśli chcesz tylko posiąść wiedzę, tylko na ten temat, no to te spotkania w żadnym wypadku one nie spełnią Twoich oczekiwań, bo to nie. No. Tu chodzi o wyselekcjonowanie ludzi, którzy będą szerzyli Królestwo przez pieniądze. Czyli to musi być w ich głowach, to musi być w ich sercach i musi być w nich determinacja do tego. Ponieważ ludzie są różni, różne są też poziomy finansowe, to nie będzie to jedynie kwestia tego, żeby tworzyć ludzi jakiegoś wielkiego biznesu, bo to nie o to chodzi. Jedni ludzie są w stanie pociągnąć duże strefy biznesowe, inni nie. I tak się jeszcze nie zdarzyło, że ktoś, kto nie jest w stanie tego zrobić, zostanie wielkim biznesmenem, bo to jest nieprawda. Ale nie trzeba być wielkim biznesmenem, żeby szerzyć, żeby zdobywać pieniądze i szerzyć nimi Królestwo Boże i przy tym wszystkim dobrze sobie żyć. Żyć sobie w sposób ponadprzeciętny finansowy. Bo prawdą jest to, że kiedy ty zdobywasz pieniądze na rzecz Królestwa Bożego, to te pieniądze też będą powodowały, że twój standard życia będzie się podwyższał. I będziesz żył w ponadprzeciętny sposób. Bo to jest bardzo normalne. Dlaczego to jest normalne? Dlatego, że żaden robotnik, tak, nie pełni swojej służby własnym kosztem. Zasada Boża, pamiętajcie o tym. Żaden robotnik w Królestwie Bożym nie pełni swojej służby własnym kosztem. To jest prawidło Boże. A młócącemu wołowi pyska się nie zawiązuje. Jest zakaz zawiązywania pyska młócącemu wołowi. To był zakaz w Izraelu i za złamanie tego zakazu to się składało ofiarę. Czyli jak kapłan albo jego uczeń zobaczył, że jakiś żydowski rolnik zawiązywał wołowi pysk, żeby wół nie zżerał ziaren, które były młócone za pomocą jego siły, to nakładano na niego karę. I ów rolnik musiał złożyć ofiarę z owcy, co go wiele więcej kosztowało, niż to, żeby wół żar ziarna. Rozumiecie? A oni po prostu sznurkami zawiązywali pyski, żeby ten wół nie zżerał, bo byli chciwi. Prawda? A Bóg powiedział, nie będziesz. I Bóg dbał o wołu nawet. Powiedział, nie będziesz wołowi młócącemu pyska zawiązywał. I to jest zasada duchowa, która potem jest przeniesiona w Nowym Przymierzu na ludzi, którzy są ludźmi służby w Królestwie. A więc będąc człowiekiem w służbie w Królestwie, prawda,
szczególnie jeżeli tutaj chodzi o poziom finansowania Królestwa, to te finanse również będą służyły Tobie i będziesz żył w sposób ponadprzeciętny. Bo mamy kolejną prawdę, która mówi, że kiedy Ty szukasz Królestwa, to wszystko inne jest Ci dodane. A więc kiedy Ty szerzysz Królestwo pieniędzmi, rozumiesz, to w prostej linii będziesz miał coraz więcej pieniędzy. To jest bardzo proste. To są takie zasady, które w ogóle muszą być wbite w głowę ludzi. Dlaczego ten projekt, to jest projekt szerzenia, zdobywania pieniędzy, bogacenia się na rzecz Królestwa, a nie bogacenia się dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi? No dlatego, że dawno temu już poprzerabialiśmy te zjawiska i nie chcemy tutaj w ogóle mówić o tym, że nam się coś należy, że z krzyża mamy błogosławieństwo, bo to wszystko w naszych głowach jest już dawno poukładane. A więc nie będziemy tych rzeczy tłuc. To nie są spotkania, które mają przekonać ludzi do krzyża Golgoty. Czyli do tego, że w Chrystusie Jezusie ludzie są ubogaceni wszelkim bogactwem. Nie do tego mają przekonywać te spotkania. W tych spotkaniach musimy wyselekcjonować ludzi, którzy w swoich sercach mają prostą myśl. Chcę być dawcą, dlatego chcę być bogaty. Nie, chcę być bogaty i wtedy będę dawcą. No, chcę być dawcą i dlatego będę zdobywał majątek. I dlatego będę coraz bogatszym człowiekiem, bo chcę być dawcą. I to jest bardzo ważna sprawa, o której mówię, bo to jest poziom intencji, czyli serca. Poziom intencji. Rozumiecie? Umieściłem ostatnio w necie myśl pastora Edira Masado. Bardzo ładną myśl, którą bardzo mi się podoba. Myśl owa brzmi w ten sposób. Nie chcesz dawać pieniędzy? Nie dawaj. Bóg pomoże komu innemu, nie tobie. Bardzo prosta myśl. Człowieka, który doprowadził, tak? Do tego, że jego kongregacja dzisiaj ma 14 milionów ludzi. I cały czas ortodoksyjnie głosi Chrystusa ukrzyżowanego. Rozumiecie? A jego majątek na dzisiaj to miliard dolarów. I dlatego go nienawidzą katolicy i protestanci wszyscy. Dlatego, że wpływa. Oczywiście wszyscy krzyczą o jego miliardzie dolarów na koncie, ale nikt nie krzyczy o tym, że pozakładał dziesiątki kościołów po całym świecie i przyprowadził do Jezusa masę ludzi, że ma służbę na całej ziemi. O tym już nikt nie krzyczy, ale to nieważne. Ważne jest to, żeby intencja była prawidłowa, bo jak intencja jest prawidłowa, wszystko inne będzie się układało prawidłowo. Rozumiecie? Intencja. A więc chcę dawać, dlatego zamierzam być bogaty. Rozumiecie? Bardzo ważna sprawa od samego początku. Wczoraj, będąc w Poznaniu, przepraszam, nie w Poznaniu, tylko w Gliwicach, mówiłem o ważnej rzeczy. O tym, że nie jesteśmy Dawidami i modlitwa pod tytułem chcę, aby było we mnie serce Dawida, chcę być jak Dawid, to głupia modlitwa i trzeba z niej pokutować. Bo Jezus to nie był Dawid, tylko kto? Syn Dawida. Zgadza się? Taki miał tytuł Mesjasz? Syn Dawida. A jak miał na imię najsłynniejszy syn Dawida? Kto pamięta? Salomon. A kim był Salomon? Milionerem. Jest napisane w naszym Piśmie Świętym, że Dawid nie mógł zbudować świątyni pańskiej, dlatego że co? Prowadził wiele wojen. I przez prowadzenie wielu wojen nie mógł zbudować świątyni pańskiej. Był człowiekiem wojny. A Salomon był człowiekiem pokoju i zbudował świątynię państwa. I Nowe Przymierze to jest produkcja synów pokoju, którzy są milionerami. Bo to oni budują świątynię pańskie. Rozumiecie, o co chodzi? Mamy pokazany proroczy wzorzec. I chcę o nim trochę przeczytać. A ilość złota
która w ciągu jednego roku napływała do Salomona, wynosiła 666 talentów. A ilość złota, która w jednym roku napływała do Salomona, wynosiła 666 talentów. Talent to było 35 kg złota. Jak sobie pomnożę 666 przez 35 kg. Rozumiesz? I zobaczysz, ile kosztuje złoto. Tak? To ci wyjdzie, że codziennie spływało do Salomona 100 tysięcy dolarów. Dzień w dzień. Tylko z tego jednego elementu. Potrafił facet zarządzić? Potrafił zarządzić. 666 talentów. Nie licząc, dalej jest napisane, nie licząc dochodów od wędrownych handlarzy i kupców, od wszystkich królów arabskich i namiestników ziemi, przywożących złoto i srebro Salomonowi. Nie licząc, czyli 100 tysięcy dolarów dziennie, nie licząc reszty. Taki był Salomon. Taki był Salomon. Dlaczego taki był Salomon? Dlatego, że taką mądrość wziął od Boga. I dzisiaj nie rozmawiamy o tym, jak skończył Salomon, bo po prostu skończył w sposób głupi. Ale nie dlatego, że wziął mądrość od Boga, tylko dlatego, że zapomniał o mądrości od Boga. Dlatego Salomon tak skończył. Ale Salomon zaczął z mądrością od Boga. I stał się najbogatszym człowiekiem, o jakim w ogóle pisze historia. W pewnym momencie w Królestwie Izraela, za czasów szczytu działalności Salomona, żaden Izraelita nie pracował fizycznie. Wszyscy byli dyrektorami, kierownikami i szefami innych ludzi. Salomon postawił państwo Izrael na najwyższym poziomie gospodarczym w tamtego czasu. Rozumiecie to? Taki był Salomon. Syn Dawida. I to jest podstawa naszego funkcjonowania. Jeżeli chcemy mieć pieniądze, to mamy do tego bardzo dobry start. Bardzo dobry start. Bo to, co zostało złożone na Salomonie, zostało złożone na każdym człowieku odrodzonym z Ducha Świętego. Na każdym. Ale Salomon to nie był próżniak. Salomon to był człowiek pracy. Salomon, jak o nim czytacie, wypracował potężny system finansowy. To się nie stało w ten sposób, że Salomon od Dawida wziął sobie wszystko i wszystko miał podane na tacy. Tak nie było. Salomon wziął od Dawida pewnego rodzaju surówkę życiową. Stanął w miejscu, w którym dopiero zaczął gromadzić kapitał. Rozumiecie? On zgromadził kapitał. Jak on zgromadził ten kapitał, możecie sobie o tym poczytać. Imał się bardzo różnych rzeczy. Wprowadzał różne nowelizacje. Był człowiekiem pełnym pomysłów i koncepcji. Taki był Salomon. To nie był próżniak. To był mędrzec. Rozumiecie? Mędrzec. Ten mędrzec w sposób praktyczny przekuł wiedzę na pieniądze. Wiedza musi być przekuta na czyny, dopiero wtedy staje się mądrością. Wiedza bez wprowadzenia w czyn jest czystą teorią i nic nie znaczy. Salomon był mędrcem. Kiedy czytamy do tej pory jego pisma, to widzimy mądrość, która z nich bije. Wiele z tych rzeczy, które czytamy dzisiaj w przypowieściach Salomona, czy w Księdze Kaznodziei Salomona, one są jasnymi dyrektywami do postępowania. I parę tysięcy lat później, postępując zgodnie z tą dyrektywą, osiąga się sukces. Rozumiecie?
Co oznacza, że facet był praktykiem. I co też oznacza, że Bóg chce, aby każdy odrodzony z Bożego Ducha człowiek był praktykiem. I kiedy wchodzimy w sferę finansową, bo o niej dzisiaj mówimy, to jest kwestia tego, żeby być praktykami. Praktykami. Na tych spotkaniach ci z was, którzy będą chcieli brać w nich udział i będą chcieli się w to zaangażować, tak? Będziecie ludźmi różnego rodzaju projektów i koncepcji, które będą się rodziły w was i będą się też rodziły w innych ludziach, z którymi będziecie mogli współpracować. Ale będziecie musieli tego bardzo, bardzo, bardzo chcieć. I nie będziecie mogli robić pewnych rzeczy, które robi przeciętny chrześcijanin. Że kiedy dochodzi do jakiejś sytuacji praktycznej, to chrześcijanin przestępuje z nogi na nogę, modli się pod nosem innymi językami i mówi, nie mam takiego prowadzenia pańskiego. Ja nie mam prowadzenia. Najczęściej tego rodzaju tekst jest związany z jego osobistym lękiem. Najłatwiej by było przestać się modlić innymi językami i jasno powiedzieć, boję się to zrobić. Jestem teoretykiem. Wolę myśleć sobie, że pieniądze spadną mi z nieba, niż przestępować z nóżki na nóżkę, dłubać pod nosem w innych językach i bać się zrobić ruchu. Rozumiecie? Spotkania te mają na celu wprowadzenie w praktykę tego, co jest złożone w naszym duchu. Złożone w naszym duchu. Duch Święty nie jest ostrożny. W ogóle. Duch Święty jest Bogiem odwagi i prowadzi swoich ludzi w sposób odważny. Duch Święty nigdy nie do ciebie nie powie, bądź ostrożny. Nigdy. Dzisiaj jechałem taksówką i rozmawiał w ogóle z taksówkarzem. Dziękował mi, mało mnie po nogach nie całował. Mówi, Panie, od 5 rano pierwszy kurs. Mówię, o Boże, chyba Pan mnie z nieba spadł. Ja mówię, tak, właśnie się, jedziemy. I po drodze zacząłem w bardzo szybki sposób mu tłumaczyć, że to wszystko, co jest wokół, to jest jedna wielka ściema i że tak nie jest. Bardzo walczył, bardzo. Ja mówię, ale Panie, daj Pan spokój. To zaraz się skończy. Będziesz Pan normalnie zarabiał. Mówi, chcesz Pan normalnie zarabiać? On mówi, chcę. Ja mówię, to przestań Pan myśleć w kategoriach takich, że będziesz Pan miał po 20 zł dziennie. On mówi, no masz Pan rację. Ja mówię, chce Pan, żeby się syf skończył? Chcę. Mówię, to weź Pan myśl pozytywnie. Myśl Pan w ten sposób, że to się ma skończyć. Mów Pan w ten sposób każdemu klientowi, którego Pan masz. Już potem nie mówił, tylko myślał o tym, co powiedziałem. Rozumiecie? Chodzi o to, że potencjał, który mamy w sobie, musi zostać przekuty na praktykę. Jeżeli będą powstawały tutaj pewne projekty, pewne koncepcje, to nie możemy wracać do starych systemów myślowych, które są systemami dawidowymi, czyli muszę to przewalczyć w modlitwie. Rozumiecie? Ja mówię bardzo ważne rzeczy w tej chwili. My nie jesteśmy ludźmi wojny, żeby przewalczać w modlitwie różne sprawy. Chrześcijanie powinni mniej się modlić, a więcej wierzyć. I to by wszystkim wyszło na dobre. Modlić się powinni tam, gdzie się martwią. Zamiast się martwić, powinni się modlić. A w wielu przypadkach, kiedy się modlą, to powinni przestać tylko zacząć wierzyć. Bo wiecie, czym się kończy wiara? Działaniem. Działaniem. Wiara się kończy działaniem. Ja będąc w świecie, zarabiałem różnego rodzaju pieniądze w różny sposób. I nigdy dla mnie zarabianie pieniędzy nie stanowiło żadnego problemu. Ludzie, którzy mnie otaczali, którzy mnie uczyli różnego rodzaju sfer związanych z finansami, ludzie ze świata zaznaczam, i wcale nie mieli dobrej opinii społecznej zaznaczam. Aniołkami oni nie byli, ale oni mieli bardzo prostą mentalność. Oni mi zawsze mówili, małolat, nie martw się o pieniądze. Pieniądze leżą na ulicy, trzeba się tylko po nie schylić. Ja nigdy od tych ludzi ze świata, nie posiadających Ducha Świętego, podkreślam, tak, i będących tak zwanym marginesem społecznym, nigdy od nich nie usłyszałem informacji, jakie to jest trudne. Arturze, zastanów się. Rozumiecie? Oni nigdy mi tego nie powiedzieli, żaden z tych ludzi, z tych brzydkich panów.
Żaden z nich mi nie powiedział, że to jest trudne. A potem jak się nawróciłem, to w kościele usłyszałem mnóstwo razy, że coś jest trudne, że trzeba się o to modlić, że musisz szukać Pana. I to mnie załatwiło na dłużej. Rozumiecie? Stałem się rytym zielonoświątkowcem, który się o wszystko modli i jest zesrany. Rozumiecie, o co chodzi? Zesrany. Zesrany zielonoświątkowiec. Taki byłem. I się tego wstydzę. Dziś. Bo Salomon w mojej Biblii jest napisane, że się pomodlił raz. Padł przed Panem i powiedział tak. Daj mi mądrość, abym był dobrym królem. Będę za tym szedł. Daj mi mądrość. Ty dzisiaj nie musisz się modlić o mądrość, bo ty masz ją w swoim duchu. On musiał, bo był nieodrodzony z Bożego Ducha. Ale od tej modlitwy widzimy, że Salomon zaczyna działać. Salomon zaczyna działać. Dzisiaj stoisz wyżej niż Salomon. Masz relację z Bogiem i możesz działać. I jak będą tutaj powstawały różnego rodzaju projekty, to nie chodzi o to, żebyś z głupia Franc rzucał się na wszystko. Nie, nie, nie. Ponieważ jeszcze raz mówię, chodzisz z Duchem Świętym. Ty wiesz, co masz robić, ale masz robić. Ty wiesz, co masz robić, ale masz robić. Robić. Nie myśleć ciągle, tylko robić. To jest wielka różnica. W tą stronę musimy się skierować. I musimy wyselekcjonować takie grupy ludzi. Bo powiem wam więcej. Jeżeli wszystko będzie szło właśnie w tą stronę, o której ja tutaj mówię, to ta grupa ludzi, która tutaj powstanie, będzie inspiracją dla innych ludzi we wspólnocie i w zespole. Będziecie inspiracją. Ludzie będą patrzeć na was jako na pewnego rodzaju motor, bo jest coś innego, jak ktoś mówi kaznodzieja, a jest coś innego, jak ktoś patrzy na ciebie z boku i widzi, że ty to robisz. Rozumiecie? I to nie oznacza, że wszystko musisz pojąć, bo ja robiłem w życiu masę rzeczy, których się dopiero uczyłem podczas robienia ich. Handlowałem stalą, i w międzyczasie się zastanawiałem w ogóle, jak się handluje stalą. Handlowałem drewnem i się dowiadywałem, co to jest kubik. Ale w trakcie handlu. Rozumiesz, o co chodzi? W trakcie handlu. W trakcie handlu. Kiedy jeździłem na rozmowy do stoczni z dyrektorami, to byłem wielki handlowiec stali. Rozumiesz? Miałem potężne informacje o tej stali. Z internetu. Rozumiesz? I świetnie mi szło. Wiecie dlaczego? Bo ja chciałem handlować stalą. Bo ja widziałem w tym cel. Bo ja zobaczyłem, że mogę sprowadzać stal z huty i sprowadzać ją drożej i swoje przytulić, co trzeba po środku. I to było dla mnie proste. Rozumiecie? Mogłem to robić, więc co? Zrobiłem. Dlaczego coś się robi? Bo można coś zrobić. Rozumiecie filozofię nieba? Robi się coś, bo można coś zrobić. Nie dlatego, że Pan pokazuje palcem, żeby zrobić. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Robi się rzeczy, bo można zrobić. Człowiek chcący posiadać pieniądze, to człowiek poszukujący szans. Szansa to twoje drugie imię. Rozumiesz? Musisz ustać przed lustrem i powiedzieć, jestem człowiek szansa. Człowiek szansa. Widzę szansy. Widzę szansy. Widzę promocję. Czy wiecie, że Paweł, który mówi, aby wykorzystywać czas, to te greckie słowa, które tam są użyte, określają odnalezienie promocji w danym miejscu i czasie? Promocji. Paweł uczy nas, wyłapuj promocję. Promocję. A więc idziemy przez życie z Duchem Świętym i przyglądamy się na to, w jaki sposób możemy zarobić. Staje się to naszym stylem życia. Nie myślimy w kategoriach, że jest to grzech myśleć o pieniądzach. Pamiętajcie, grzechem jest kochać pieniądze, a nie je zdobywać.
Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, czyli zakochanie się w pieniądzach. Rozumiecie? Czyli podniesienie rangi materialnej do wysokości Boga. Dlatego jest napisane, nie można służyć Bogu ani i mamonie. A zdobywanie pieniędzy jest dane Bożym ludziom, dlatego że jest napisane, dał ci Pan siłę do zdobywania czego? Bogactw. Dał ci siłę. Do zdobywania bogactw. Masz iść i zdobywać bogactwa. I trzeba w środku w sobie zrobić, proszę Ciebie, taką przestrzeń do tego. Powiedzieć, ja jestem człowiekiem, który będzie zdobywał bogactwa, aby szerzyć przez nie Królestwo Boże. I ja jestem w stanie zrobić to w swoim życiu na maksa. Na maksa. Nie na pół gwizdka. Tu nie chodzi o to, żeby zarobić 100 zł więcej. Tu chodzi o to, żeby się przełamać do tego, że można być katalizatorem finansów. Rozumiecie? Mniejszych, większych, zależne od tego, na ile nas w ogóle stać. A jesteśmy do pewnego stopnia rozciągliwi. Każdy z nas. A więc jeśli na początku stać się na niewiele, to potem może być cię stać na dużo więcej. Jeszcze raz mówię, niekoniecznie staniesz się wielkim biznesmenem, ale zaczniesz zarabiać w ponadprzeciętny sposób. I w ponadprzeciętny sposób będziesz mógł tym pieniędzmi szerzyć królestwo. Ponadprzeciętny. Będziesz musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, co kochasz, gdzie chcesz inwestować swoje serce, jeżeli chodzi o finanse. Będziesz musiał to zobaczyć w sobie. Będziesz musiał zbudować odpowiedni system wartości. Kiedy spojrzysz na ewangelistę, to będziesz musiał w nim widzieć cel swojej inwestycji. To nie będzie zwykły człowiek, który głosi Ewangelię. Dla ciebie musi być to cel twojej inwestycji. Musisz spojrzeć na niego i zobaczyć, jak kupujesz mu samochód. Rozumiesz? Żeby mógł tym samochodem jeździć i głosić Ewangelię. Tu musisz zrobić taki ruch w sobie. Z czasem może będziesz patrzył na swój telewizor w domu i będziesz myślał w ten sposób. Chcę, aby nasz Kościół miał swoją stację telewizyjną. Chcę tego. Ukierunkuję się w tą stronę. Chcę tego. Chcę, żeby codziennie była głoszona Ewangelia. Będę zdobywał pieniądze na to. Rozumiesz? Taka mentalność, której musisz skończyć. W sprawach małych i większych zależy od tego, jaki jesteś, jakiego Bóg cię stworzył. Twój projekt musi być jednolity z twoim sercem. To się musi stać częścią ciebie, twoją służbą, twoim życiem. Rozumiesz? Zależy mi na tym, żebyście w ten sposób tą rzecz zobaczyli. Jesteśmy dzisiaj naprawdę w dobrym miejscu. Skreślili nas wszyscy. Rozumiecie? Bardzo dobrze. Już nie ma nas kto skreślić. Nie musimy się martwić małymi rybkami, bo przykleiły nas wielkie ryby. Rozumiesz? Jest w porządku. Tak? Jesteśmy w dodatku legalni. Tak? W ogóle o co kamień? Nie posiadamy nad sobą nikogo, kto byłby w stanie nam pluć w kaszę i powiedzieć, czemu to robisz. Rozumiecie? Jedynie Bóg nad nami jaśnieje, nikt poza tym. Nikt. Rozumiecie? Piękne miejsce. Nie ma lepszego. Nie musisz liczyć z żadną opinią i nic na ciebie nie wpływa. Ja się pytam, dlaczego nie wykorzystać tego na maksa? Czemu nie stać się ludźmi, którzy ukują, tak, religię i świat tym, że sieją potężne pieniądze w królestwo. Religia wmówiła nam, że trzeba być ukrytym w tym wszystkim. Cytuje się nam teksty, niech twoja lewica nie wie, co robi twoja prawica. Ale to nie są teksty związane z tym, żeby być w wyciszeniu finansowym. Bo Jezus, jak poszedł do świątyni, to usiadł przy skarbnicy i patrzył, ile kto wrzuca.
i dokonywał natychmiastowego sądu. Taki był Jezus. Patrzył im na ręce. Ile tam kto dzięku wyrzuca. Rozumiesz? I mówił, o, ten to wrzucił, ale ma taką złą intencję, a ten to ten ma, za ten ma dużo, a ty wrzuciłaś dobrze, bo z całego swojego serca wrzuciłaś. Siedział im na ręce, patrzył. Na prawicę i lewicę. Wszystko było na wierzchu. Rozumiesz? Na wierzchu. Też służba finansująca może kuć diabła prosto w oczy. Rozumiesz? Może kłuć. Bo tekst o lewicy i prawicy to jest kwestia twoich intencji. Chodzi o to, żeby nie podnosić tego do rangi czegoś większego niż to jest. Nic poza tym. Nic poza tym. Służba, która jest służbą finansującą, to służba, która fundamentalizuje. Zabezpiecza, chroni. Rozumiecie? Ona to robi. Ona to robi. Wiem, że jesteśmy w stanie to zrobić. Wiem, że dzisiaj nie musimy się przekonywać do tego, że możemy już. Tylko musimy wykazać głębokie zaangażowanie, praktyczne zaangażowanie. Musimy mieć w swoich sercach proste rzeczy. Nie wycofuję się. Musimy spalić za sobą most. I powiedzieć, ja się nie wycofam z tego. Nie wycofam się z tego. Nigdy. Nie wolno nam się tego bać, że to gdzieś nas zgniecie. To cię nie zgniecie. Rozumiesz? To cię nie zgniecie. To będzie cię podnosić. Jeśli przez twoje ręce będą przychodziły coraz większe pieniądze zasilające Królestwo Boże, to będzie to podnosić twoje życie. To będzie twoje życie podnosić. Na jednym filmie Avengersów różne osoby się przedstawiają, mówią, ja jestem ten, ja jestem ten, ja jestem ten. I Spider-Man pyta Ironmana, a ty kim jesteś? A on mówi, a ja za to wszystko płacę. Taki mój udział w Avengersach. Powiedział Iron Man. A ja za to wszystko płacę. Rozumiesz? To jest mocne. Oni ratują ziemię, kosmos i duchowość. A ja za to płacę. Zrozumcie, to jest wielka rzecz. Ale musi być prawidłowo ułożone wszystko. I trzeba być w tej służbie tak samo zdecydowanym, posłusznym i zdyscyplinowanym, jak w każdej innej służbie. Rozumiecie? Że jak powstają jakieś rzeczy, powstają jakieś projekty, tak? To nie można powiedzieć, to nie jest tak ważne. To jest tak samo ważne, jak każda inna rzecz. Tak samo ważne, jak wyjście na ulicę, żeby głosić Chrystusa. Tak samo ważne, jak uwalniać proroctwo. Tak samo ważne, jak nauczać. Tak samo ważne. I takiej samej dyscypliny to wymaga. Takiej samej dyscypliny. Takiej samej pracowitości. Pracowitości. Bardzo głębokiego zaangażowania. Łączenia ze sobą różnych elementów, które się posiada. Każdy z was potrafi połączyć już dzisiaj różne sprawy. A tu się będziecie też uczyć, jak łączyć jeszcze bardziej. Każdy z was posiada różnego rodzaju kontakty. Trzeba je wykorzystywać. Ludzie Królestwa nie mogą być wycięci z systemu finansującego ten świat. Bo często ludzie tak myślą. W Królestwie jest inaczej. Nie. To, że jesteś w Królestwie Bożym, nie oznacza, że system finansowy tego świata jest inny. On się nie zmienia. On cały czas jest taki sam. Trzeba umieć się w nim obracać. Trzeba umieć stamtąd brać i korzystać. Rozumiecie? Salomon nie miał żadnego problemu z tym. Umówił się na spotkanie biznesowe z Hiramem, pogańskim królem. Nie przejmował się, że Hiram kłania się bałwanom. Rozumiesz? Nie było żadnego problemu, że Hiram się bałwanom kłania. Umówił się z Hiramem, zaproponował Hiramowi biznes. I powiedział, słuchaj, ty masz tam dużo tych cedrów. Ty będziesz ścinał te cedry,
i ty będziesz mi je przywoził, a ja ci zrobię ta i tamto. Rozumiecie? I Hiram wycinał własne lasy. I z pogańskich drzew powstała świątynia pańska. Z pogańskich drzew. Wiecie, skąd on to wszystko wziął? Salomon? Z haraczy? Z napadów zbrojnych? Rozumiecie, o co chodzi? Z wymuszeń rozbójniczych i ze współpracy z pogańskimi krajami. Tak zbudował świątynię Pana. A potem tam osiadła chwała Pańska. Cholernie niemoralne. O tym się nie mówi. O tym się nie głosi. Ale on to zrobił, Salomon. Poczytajcie o nim, co zrobił. Zresztą nauczył go tego jego tata. Zacny Dawid, który swoją karierę polityczną i finansową rozpoczął od tego, że z 400 zbrojnymi napadał na wsie, wycinał do nogi i zabierał dobra. Dawidek. I to w naszej Biblii jest wszystko opisane. Zaznaczam, że ja tego nie wymyśliłem. Taki był. Mąż według serca Bożego. Napisane. Co było w tych ludziach? Inny pogląd. Wiecie, jaki pogląd? Że pańska jest ziemia i to co ją napełnia. Oni nie mieli żadnego problemu, żeby brać ze wszystkich stron, bo wiedzieli, że to wszystko pańskie. Rozumiecie? Tu nie chodzi, żeby kogoś okradać, żeby wymuszać, żeby być bandytą. Absolutnie. Nie do tego was zachęcam. Zachęcam was do tego, żeby być otwartym na wszystko, co się dzieje w tym świecie, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Możesz być w tym świecie. Ważne, żeby świat nie był w tobie. Tak jak ze statkiem jest. Statek może pływać po morzu. Gorzej jak morze dostaje się do statku. Rozumiesz? Wtedy jest kłopocie. Ale statek po morzu może pływać. Możesz być w tym świecie i korzystać z dóbr tego świata. Dlaczego? Żeby budować królestwo. Jeśli będziecie dzisiaj, po dzisiejszym dniu, przekonani, że to w ogóle ma sens, mówię ja, co potem będzie mówiła Basia, to przyjdziecie na następne spotkanie. I będziemy robili potem te spotkania już w sposób zamknięty. Jeszcze jedno spotkanie będzie spotkaniem otwartym, a potem spotkania będą zamknięte. Co to znaczy zamknięte? To znaczy, że nie będziemy już tutaj brać innych ludzi. Bo chodzi nam tylko o osoby, które będą zdeklarowane do tego rodzaju funkcjonowania.